Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. Dzisiaj niespodzianka, znowuż nie ma Blendera na pierwszym ekranie, który widzicie. Widać natomiast jakiś smutny terminal, a tytułem dzisiejszego poradnika jest renderowanie w konsoli. Otóż chciałem powiedzieć, w jaki sposób można korzystać z Blendera, nie mając w ogóle środowiska graficznego. A zdarza się takie coś dosyć często, na przykład wtedy, kiedy logujemy się z jednej maszyny Linuxowej na inną i renderujemy zdalnie, na przykład u kogoś na farmie renderującej albo w jakichś tego typu sytuacjach. Blender nie musi mieć wcale otwartego środowiska graficznego, więc może na początku zróbmy sobie normalną konsolę. Przygotuję tutaj terminal, troszeczkę powiększę, tak abyśmy widzieli dokładnie, co w nim pisze. I teraz spróbujemy przyjrzeć się temu, jakie są takie typowe, najbardziej spotykane polecenia związane z pracą Blendera w konsoli. Pierwsza rzecz jest taka, że nie wiem, czy w ogóle na danej maszynie mam Blendera. Załóżmy, że ta maszyna, którą tutaj mam, to jest nieznana mi maszyna i po prostu, no zwyczajnie nie wiem. A więc, aby sprawdzić, czy w ogóle istnieje Blender, mogę na początku wpisać słowo Blender, a potem na przykład, no może samo Blender i docisnę, znaczy dopełnię tę nazwę tabem. Jeżeli pojawi się cała nazwa Blender, to znaczy, że Blender jest gdzieś na maszynie i że maszyna coś na jego temat wie. Mogę nawet wpisać BLE i też to działa. Mogę wpisać BL i tu widać, że już są jakieś inne programy, które zaczynają się literki BL. Widać także, że mam takie programy jak na przykład Blender Thumbnailer, Blender.pl, to jakiś mój skrypt, który uruchamiał Blendera, przypuszczam. Blender jako taki, Blender Player jest również i tak dalej. Więc w ten sposób możemy szybko sprawdzić. Jeżeli chcemy wiedzieć, gdzie ten Blender jest, to możemy napisać słowo which. Mówi się je prawie tak samo jak wiedźma po angielsku. O, oznacza ono tylko który. Jeżeli napiszę Blender, wtedy pokazywana jest ścieżka do Blendera, taka, którą widzi system. Jeżeli teraz wpiszę Blender, to tak naprawdę uruchomiony zostanie program leżący na takiej długiej ścieżce. To jest akurat mój Blender w tej instalowanej wersji, ściągnięty z Gita i skompilowany. Ja instaluję go w katalogu install. On tam sobie tworzy katalog Linux wtedy i Blender. Tak to wygląda. Oczywiście Blenderów można mieć więcej w komputerze. Ja tych Blenderów mam w wersji kilka albo kilkanaście zwykle, ale najczęściej mam system tak ustawiony, że jeżeli wpiszę na przykład słowo Blender, tak po prostu, to uruchamia się właśnie ten jeden konkretny. I teraz za to, że on jest właśnie na takiej ścieżce znaleziony, odpowiada pewna specjalna zmienna systemowa, którą mam w terminalu ustawioną. Tej zmiennej nie widać, to jest tak zwane środowisko, a środowisko to jest zestaw takich informacji ukrytych, które mogą być pamiętane w tym oknie właśnie. Każde takie okno otwarte będzie miało zestaw takich informacji. Mówię to tak troszeczkę upraszczając, bo liczę na to, że niektóre osoby początkujące również obejrzą ten tutorial, kto wie. Tak czy inaczej, te zmienne ukryte, takie jakby ukryte informacje nazywane są środowiskiem. I to środowisko to jest cały zestaw takich informacji. Jeżeli chcecie zobaczyć, co to tak naprawdę jest, wystarczy, że wpiszecie słowo env. To jest skrót od Environ. Jeżeli wcisnę Enter, to widzę całą listę różnego rodzaju dziwacznych rzeczy. Ale każda z nich ma taką cechę, że najpierw jest nazwa, a potem jest znak równa się. OK? Tak samo tutaj. Jest nazwa i równa się, nazwa i równa się. Czasami po znaku równa się jest cała masa różnego rodzaju różnych ścieżek. To są różne ścieżki, a wtedy one są oddzielone dwukropkami. No i teraz ta specjalna zmienna, która decyduje o tym, że jak napiszę which Blender, to znajduje akurat tego konkretnego Blendera, to jest zmienna, która nazywa się path. Tak się pisze jej nazwę, path inaczej, czyli ścieżka. I ta zmienna, jeżeli chciałbym ją zobaczyć, to ona gdzieś w tym env tutaj jest. Jeżeli przewinę to wszystko od góry, to gdzieś taką zmienną znajdę. O, proszę zobaczyć, jest tutaj path, równa się. I tu jest cała masa różnego rodzaju ścieżek, taka długa ta linia jest aż dotąd. Widać także, że mam jakąś Maję zainstalowaną, że jest CUDA 6.5, jakaś ścieżka zdefiniowana. Tu jest jakaś pusta ścieżka, to akurat źle, że jest takie coś, będę musiał to wywalić. Jest także ścieżka do katalogu domowego, o tutaj. Jest ścieżka bieżąca, czyli w tym katalogu, w którym jestem, nieważne gdzie, zawsze będzie poszukiwany program. No i tak to właśnie wygląda. Tych ścieżek jest cała masa tutaj i można sobie zdefiniować własne. No i teraz, jeżeli tak się przyjrzę, to znajdę również ścieżkę, która wygląda jak home, piotało, bin, blender, git, install, linux. Czyli dokładnie jest to ta ścieżka, w której znajdowany jest ten mój blender po skompilowaniu. Gdybym tej ścieżki nie miał, w tym momencie takiego blendera już bym nie mógł uruchomić. Na dowód tego spróbujemy sobie tą zmienną path troszeczkę pomęczyć. Na początek jak można ją wypisać? Za pomocą polecenia env to już wiemy, ale dostajemy wtedy wszystkie zmienne, cały spis.
Zamiast tego możemy wypisać pojedynczą zmienną za pomocą polecenia echo. I wtedy jak napiszemy path, to echo napisze po prostu path, bo jest głupie. I tak naprawdę to jest tylko zwykłe słowo. Natomiast żeby wyjąć tą taką zmienną ze środowiska całego, z tych ukrytych informacji, trzeba takie path napisać ze znakiem dolara na początku i to wtedy jest nazwa zmiennej, a nie tylko zwykłe słowo. W tym momencie echo nie wypisuje dollar path, tylko wypisze to, co siedzi wewnątrz tej konkretnej informacji. I tutaj mam dokładnie taką informację. Mogę także taką ścieżkę zmodyfikować. Mogę na przykład napisać path równa się lala zupa na przykład. Od tej chwili, jeżeli napiszę blender, to ten blender się już nie uruchomi. Widzę, że jest błąd. Jeżeli napiszę słowo which blender, to nie działa nawet polecenie which, a więc jestem w sumie lekko załatwiony. Nie uruchomię teraz żadnego programu, ponieważ cokolwiek wpiszę, na przykład mc, no nie wiem, jakiś man, powiedzmy sobie, ratunku, nic nie będzie działać, ponieważ każdy program, jeżeli wpisuje tutaj jego nazwę, będzie poszukiwał swojej lokalizacji wewnątrz tych ścieżek zdefiniowanych w path. Echo to jest akurat polecenie terminala, czyli tego basha, który tutaj działa, więc ono jest wbudowane i nie potrzebuje ścieżki. Natomiast normalne programy takie jak Manuel na przykład, Midnight Commander, czy tutaj wcześniej Witch, czy jeszcze wcześniej Blender wymagają określenia lokalizacji. Tak się szczęśliwie składa, że w tej ścieżce, którą tutaj miałem, były określone główne lokalizacje systemowe dla wszystkich programów. I to są takie katalogi jak USR, Local, SBIN, na przykład USR Local, jest gdzieś tutaj jeszcze USR SBIN, USR BIN, SBIN, łamane przez BIN zwykły, taki slash BIN. To są wszystko katalogi, w których są głównie umieszczane programy pod Linuxem. I te programy wtedy mogą się uruchomić. Jeżeli któregoś z nich na tej ścieżce nie znajdzie się, no to wtedy się nie uruchomi po prostu. Wystarczy, że taki katalog usunę ze ścieżki, już system nie będzie go widział, nie będzie go uruchamiał. Więc teraz, jeżeli nie mam ścieżek, to po prostu nie mogę nic uruchomić, jest okrutna, że tak powiem, lipa. Na szczęście mam swój plik z aliasami. Zobaczę, czy działa polecenie more, nie działa. Polecenie cat, nie działa. No to troszkę smutne to wszystko jest. A polecenie source, działa. Ok, więc teraz muszę przejść do katalogu bin i mam tutaj taki specjalny programik, taki pliczek, w którym zapisuję swoje aliasy. Jeżeli oglądaliście tutorial na temat konfiguracji Linuxa i troszeczkę mówiłem tam o aliasach, to pewnie pamiętacie, że jest zwykły plik, taki jak bashrc na przykład, w którym wpisuję swoje aliasy. Ja u siebie ten plik nazwałem aliases.sh. Jeżeli zrobię source aliases.sh, to on się wykonuje. Oczywiście mnóstwo błędów przy tym następuje, ale teraz możemy spróbować zobaczyć, czy on działa. Zobaczymy, czy jest polecenie more? Nie ma. Polecenie cat? Nie ma. Dobra, w takim razie myślę, że zamordowałem sobie ten terminal, nie będę walczył o jego odzyskanie. Musiałem napisać coś takiego jak export path równa się usr bin, usr sbin, na przykład bin, sbin, katalog domowy mój i jeżeli teraz napiszę coś typu mc, to wtedy się już uruchomi. Blender jako taki też jest skubany, uruchomił, ale to jest z kolei z jeszcze innej przyczyny. Otóż chodzi o to, że ja mam dodatkowo jeszcze w katalogu bin różne swoje programy, które mogą uruchamiać mi po prostu Blendera. Jak się tak przyjrzymy w to, co mam w tym katalogu, to tutaj gdzieś będzie coś takiego jak Blender, jak widać. O, ale to nie jest prawdziwy Blender, tylko link symboliczny do Blendera, który leży gdzie indziej. Na przykład ls-f, bin ls-f, to w tym momencie widzimy, że do tych nas dodały się na przykład gwiazdki, a w niektórych miejscach dodały się ukośniki. Ta opcja minus F powoduje, że katalogi są oznaczane takim ukośnikiem, a pliki wykonywalne gwiazdką. Natomiast przy Blender jest napisany znak małpy. To oznacza właśnie, że to jest link i że ten plik, który tutaj leży, to nie jest taki prawdziwy plik, tylko łącze, które prowadzi do jakiegoś innego pliku. Jeżeli napiszę sobie ls-l, no sorki, muszę napisać bin ls, bo teraz mi ścieżki nie działają za dobrze, i teraz będzie minus LF i Blender na przykład, to widzę w tym momencie rozwinięcie tego linku i Blender linkuje mnie tak naprawdę do mojego prawdziwego Blendera, który mam właśnie w tamtym katalogu, dlatego on się w tym katalogu uruchomił. To jest wszystko być może skomplikowane dosyć i może nie jest oczywiste i tak naprawdę nie jest tematem tego tutoriala, ale chciałem zrobić takie wprowadzenie, aby wiadomo było, że istnieje w systemie zmienna path.
Jeżeli na tej zmiennej, czy w tej zmiennej jest zdefiniowana ścieżka do naszego programu, to wtedy ten program możemy uruchomić w dowolnym miejscu systemu, pisząc po prostu jego nazwę, bez podawania całej długiej ścieżki, która byłaby normalnie do tego celu wymagana. Jeżeli sobie w tej ścieżce path dodatkowo zdefiniujemy taki katalog jak kropka, to możemy wtedy uruchamiać programy bez pisania ich z ukośnikiem, tak jak to się zwykle robi w Linuxie. Dobra, zamknę teraz ten terminal, dodam sobie nowy i tutaj jego konfiguracja będzie oczywiście wyczyszczona i dobrze ustawiona, a więc nie będę musiał się martwić tym, że coś jest nie tak. Proszę zobaczyć, L działa, Blender oczywiście też się elegancko uruchamia i to jest spoko. Teraz tak, jeżeli chciałbym takiego Blendera uruchomić troszeczkę inaczej niż na przykład za pomocą GUI, czyli żeby to okno całe Blendera się nie pojawiało, chociaż mógłbym to wczytać sobie plik i tak dalej, później go renderować, wszystko byłoby super F12, to oczywiście takich możliwości nie mam niestety na serwerze zdalnym. Na przykład jak się zaloguję na jakiś serwer przez SSH, gdzieś tam wejdę, to jak mam wcisnąć F12, żeby wiedział Blender, który tam jest uruchomiony, że ma się renderować. Coś przecież F12 może mi generować, o na przykład taki znaczek, tylko teraz wciskam F12 i nic z tego nie wychodzi. Czasami może nawet coś takiego się pojawiać. Więc ogólnie ten znak nie będzie przekazany w taki normalny sposób. Zamiast tego Blender ma cały zestaw tak zwanych opcji, które możemy wykorzystać przy jego uruchomieniu. Aby je zobaczyć, wystarczy tylko napisać Blender-H, oczywiście z odstępem. Jeżeli takie coś zrobię, to w tym momencie Blender wypisuje mi cały długi poradnik na temat tego, jak można go uruchamiać. I on wypisał się i przeleciał mi przez cały ten terminal, więc gdybym nie miał tutaj przewijania, to bym sobie mógł najwyżej poczytać tą końcówkę samą, z której niewiele wynika. Zamiast tego mogę napisać Blender, a później postawić taką pionową kreskę i napisać More. W tym momencie cały ten tekst zostanie wygenerowany przez Blendera normalnie, tak jak do tej pory, ale wszystko poleci do tego polecenia More, a ona wyświetli nam cały ekran tekstu i się zatrzyma. Będę mógł później go sobie przewijać. Widzicie? Teraz jest początek tego tekstu pomocy. Na samym dole stoi dwukropek na znak, że teraz mogę wprowadzać polecenia. Pierwszym poleceniem prostym to jest Enter. Enter przewija w dół, strzałki działają, góra, dół, mogę Page Up, Page Down nacisnąć i standardowo, domyślnie, tradycyjnie spacja przewija w dół. Gdy dojadę do samego dołu, to oczywiście to polecenie More kończy pracę i pokazuje mi słowo End, co oznacza, że stoi na samym końcu. Ale dalej jestem wewnątrz tego polecenia More, które zarządza wyświetlanym tekstem. Więc spacja kolejny raz już albo strzałka w dół nie działa. Żeby wyjść z takiego polecenia, muszę wcisnąć Q. Wtedy wracam do swojego terminala. Dobra, więc teraz strzałka do góry, jeszcze raz wykonam to polecenie i poczytajmy, o co chodzi. Przede wszystkim każdy program pod Linuxem, albo prawie każdy, może być uruchomiony z pewnym zestawem opcji. I zwykle podaje się tę informację o uruchomieniu w taki sposób, że jest na początku nazwa programu, a później w kwadratowych nawiasach jakieś argumenty, później plik i znowuż argumenty. Ten plik i argumenty po obu stronach są opcjonalne, dlatego że umieszczono je w nawiasach kwadratowych. Gdyby to było normalnie bez nawiasów umieszczone, to by znaczyło, że musi być podana taka nazwa, a te nawiasy kwadratowe oznaczają dowolność. Czyli dowolny z tych parametrów możemy zignorować. Możemy też zignorować wszystkie, ponieważ wszystkie są opcjonalne. Wtedy piszemy tylko Blender i uruchamia się Blender. Ale jeżeli poczytamy, co w tych argsach może być, to zaraz się dowiemy, że na przykład jak podamy opcję minus B, to Blender uruchamia się w tle i oznacza to, że będzie pracował bez interfejsu. Będzie uruchomiony Blender, będzie wszystko robił to, co robi zwykle Blender, ale nie będziemy mieli możliwości pracy w nim, nie będzie po prostu żadnego okna. Co wydaje się dziwne, ale przydaje się do renderowania. Zwykle mamy tu napisane tak, że najczęściej używany dla bezinterfejsowego renderowania. Jeżeli takie coś zrobimy, to żaden problem, możemy to wypróbować. Wchodzę tylko do katalogu, gdzie trzymam zwykle pliki Blendera. Weźmy sobie projekty, network. Tutaj mam render, który robiłem ostatnio, opowiadając o renderowaniu sieciowym. Nieważne, te pliczki możemy spokojnie wszystkie wywalić, bez najmniejszego żalu. Do widzenia, poleciały. Teraz już nie mam. Mogę także wywalić network render blend 1, to jest plik tymczasowy. Został mi tylko jeden, jedyny plik. I teraz jak napiszę Blender minus B network render i uruchomię takie coś, to proszę zobaczyć, Blender się uruchomił, napisał, że znaleziono wbudowanego Pythona, że jakiś wyjątek nastąpił w jakimś module, na przykład w tej wtyczce, którą dodałem. Tutaj jest jakby log z tego błędu i jest później atrybut editor jeszcze jakiś, jeszcze coś. I później napisał mi, że wczytał plik blend, właśnie ten, który mu podałem, w postaci takiej pełnej ścieżki. A następnie, ponieważ nie było żadnego interfejsu, Blender się zakończył.
Wydaje się bez sensu takie uruchomienie i rzeczywiście takie jest, ale jeżeli ja dodam jeszcze jakieś dodatkowe opcje w tym miejscu, na samym końcu tego wywołania, to wtedy Blender może zacząć wykonywać różne operacje i to jest właśnie warte uwagi i o tym właśnie chcę powiedzieć. A więc zobaczmy jeszcze raz, co Blender mówi na temat pomocy swojej i widzimy od razu, że następną opcją opisaną w tej pomocy jest minus A i to jest renderowanie animacji. Czyli jeżeli w pliku mam zdefiniowaną jakąś animację, to podając opcję minus A mogę ją od razu wyrenderować i nie muszę nawet uruchamiać całego okna blenderowego. Sprawdźmy to oczywiście. Piszę blender minus B i teraz muszę podać nazwę pliku. Network coś tam i teraz daję minus A. Bam. I teraz blender wystartował i proszę zobaczyć, on teraz skubany coś renderuje. Mam tutaj postęp z renderowania sampli, to wszystko działa w Cycles. Używana do tego celu jest prawdopodobnie karta graficzna, ponieważ widzę, że obciążenie mojego procesora w monitorze jest prawie że zerowe. Zresztą zobaczmy. Tutaj mam system, zasoby. O, tutaj. Tutaj jest obciążenie procesora. Ono jest jakieś spore, bo teraz nagrywam i jednocześnie kompresuję tutorial, więc któryś z procesorów działa. Ale gdyby Blender renderował, to wszystkie te procesory byłyby zajęte na 100%. Tymczasem one się nudzą. Pracuje tak naprawdę tylko jeden, czasami jakiś inny mu wtóruje i stąd takie dziwne wychodzą te wykresy. W związku z tym renderujemy na karcie graficznej. Mogę sprawdzić, jak to wygląda. Jest takie specjalne polecenie konsoli, które nazywa się NVIDIA SMI. Ono podaje informacje o karcie graficznej. Widzę na przykład, że 51 stopni na karcie jest, że jest 41% zajęte. Ilość pamięci to jest 2,5 giga teraz. Zjedzone z 3 tam z kawałkiem, które karta ma. Także ogólnie rzecz biorąc, widać, że karta sobie spokojnie pracuje i tutaj renderuje się już klatka numer 9. Tak to wygląda. I teraz widzę też ten postęp renderowania w takiej śmiesznej formie, bardzo fajowskiej. No i cóż, no taki log będzie mi powstawał, więc gdybym renderował to na jakimś zdalnym serwerze, od razu bym widział, czy ten Blender działa, czy nie. Jest też jedna taka smutna okoliczność, że nie mógłbym takiego okna zamknąć, ponieważ jeśli takie okno zamknę, to Blender, który pracuje w tle, będzie przerwany i zginie razem z tym oknem. Taki jest łańcuch jakby wywołań w Linuxie zrobiony. Można oczywiście sobie z tym poradzić, jest na to sposób. Tak czy inaczej, teraz, ponieważ nie chcę czekać, aż wyrenderuje mi się wszystkie ileś tam klatek, nie wiem, czy to jest 100, czy 50, czy 500, nacisnę zwyczajnie Ctrl-C, cyk. No i się Blender grzecznie zakończył, proszę zobaczyć, wysyłano wewnętrzne zdarzenie przerwania. Wciskamy jeszcze raz Ctrl-C, żeby zabić Blendera, ale nie musiałem tego zrobić, on zdechł sam. Dokończył swoje renderowanie i wyszedł. Bardzo grzeczny Blender. Teraz zobaczmy, co powstało w tym katalogu. Proszę zobaczyć, że pojawiły się nowe obrazki, których nie było wcześniej. Te obrazki to jest właśnie render. Mogę zobaczyć sobie któryś z nich. Na przykład ten wygląda w ten sposób. Jeżeli napiszę sobie coś takiego jak gwiazdka PNG, to w okienku mogę je sobie obejrzeć wszystkie. Wystarczy tylko, że wcisnę spację i będą się tutaj przewijały. Numerek widać się zmienia. Wszystkie są takie same, ponieważ sama animacja zaczyna się dopiero od którejś tam klatki. A ten małpisze sobie spokojnie leży i nie wie nawet, że zaraz coś na niego spadnie. Tak to wygląda. Ok, więc teraz tak, mamy te obrazki, które mogę na razie wywalić. Zobaczmy, co jeszcze jest w opcjach Blendera. Minus H, More. Oczywiście możemy napisać także Less, jeżeli chcemy. To jest troszeczkę inny program, który pozwala nam w podobny sposób przewijać całe wyjście. I teraz mamy opis tych wszystkich opcji. Jeżeli wiemy już, jak z nich korzystać, to powinniśmy łatwo ogarnąć całą resztę. Na przykład, jeżeli dam minus duża S, to mogę wybrać scenę, która będzie renderowana. Scen można mieć kilka w pliku, wiemy o tym. Możemy dać opcję minus F i wybrać konkretną klatkę, która się wyrenderuje. Z całej animacji tylko jedna. Możemy dać także klatkę startową, klatkę końcową. Możemy dać także od tych klatek, powiedzmy start i koniec, oraz przeskok, więc co drugą możemy na przykład renderować. Możemy także określić, jak będzie się nazywał plik do renderowania, albo w której ścieżce będzie zapisany. Potem mamy opcje, które są troszeczkę bardziej skomplikowane. Możemy wybrać sobie na przykład silnik używany do renderowania, więc na przykład minus duże E i Cycles. Możemy także wybrać sobie, na ilu wątkach ma renderować program, a potem są jeszcze opcje zmiany formatu, a więc możemy zmienić format docelowy, czyli to będą pliki JPG na przykład, czy EXR, czy coś jeszcze. Tutaj możemy dać na przykład EXR albo Multilayer, jeszcze lepiej. Możemy renderować od razu do MPEG, jeżeli chcemy. Możemy także włączyć jakieś dodatkowe rozszerzenia, które normalnie nie są włączone. I później możemy także odtworzyć animację za pomocą minus A albo render anim. Ale tego nie sprawdzałem i wydaje mi się, że to za dobrze nie będzie działać. Blender ma także kilka opcji, które pozwalają ustawić wielkość okna. Jeżeli go otwieramy, to możemy określić minus W, minus
gdzieś tutaj było. O, minus P, możemy podać geometrię takiego okna. Na przykład, gdybym napisał Blender minus P 100, 100 i dam jeszcze 100 i 100, to wtedy otwiera się taki maciupeńki blenderek. Już jest pomniejszony wstępnie, a uruchomił się we współrzędnych 100 i 100, które wypadają u mnie na ekranie mniej więcej w tym miejscu. Jeżeli dałbym jakieś inne współrzędne, to pewnie uruchomiłby się w innym miejscu. Więc można w ten sposób fajnie kontrolować blendera. Ja na przykład używam go właśnie z taką opcją po to, żeby uruchomił się w tym konkretnym miejscu, po to, żebym nagrywając tutorial miał go całego widocznego. Tak czy inaczej, wróćmy jeszcze na chwilę do tych opcji renderowania, które mieliśmy. Mamy tutaj coś takiego jak to minus A. To minus A i opcja tego typu ma znaczenie też w tym sensie, że ona może być ustawiona w różnych miejscach. Na przykład, jeżeli napiszę Blender minus A minus B i teraz wezmę ten nasz plik, to nie następuje w ogóle żadne renderowanie. Proszę też zobaczyć, że Blender chciał jakby realizować te opcje po kolei i nakazaliśmy mu na początku wyrenderować coś, a on w tym momencie jeszcze nie miał pliku, więc zupełnie zignorował tą opcję, a później jakąś nieznaną dla siebie załapał, ponieważ już tutaj był uruchomiony, więc to minus B troszeczkę go zdziwiło i napisał, że przeskoczył tą opcję B, no a wtedy nie zrozumiał, o co chodzi z tym plikiem, więc wszystko mu się tutaj rozsypało. Kolejność tych opcji ma znaczenie. Powinniśmy napisać najpierw minus B, więc uruchomić go najpierw jako background, czyli w tle, gdzieś tam bez interfejsu, a dopiero później minus A. Ale możemy nie podawać tej opcji, zamiast tego możemy dać tę opcję na końcu i również będzie się wszystko ładnie renderowało. Tak to wygląda. Możemy także zrobić coś takiego, że zamiast tej opcji damy opcję startową, na przykład klatkę 50 i końcową 55. Wyrenderujmy sobie takich klatek 5 dokładnie. Puszczam teraz takie renderowanie. Widzę, że coś się nie udało. Aby to działało, trzeba dać jeszcze opcję minus A, przypuszczam. No i teraz widzimy, że to też nie zadziałało, bo tutaj jest frame 0 napisany, ale poczekamy chwilę i zobaczymy, czy rzeczywiście jest frame 0. Coś mi świta, że nie musi to być wcale ten frame 0, no ale zobaczymy. Tak naprawdę animacja zaczynała się od klatki pierwszej, więc to 0 może oznaczać ten jego względny offset. Zobaczymy zaraz. Zresztą możemy to zobaczyć już teraz. Niech się tam to renderuje, a ja sobie w innym terminalu wejdę do tego katalogu. I zobaczymy, co powstało. No nic, powstała klatka 000, zobaczymy, co to jest. No niestety to jest chyba początek, więc on nie załapał jakby tego mojego opisu, który mu dałem. Przerwijmy go zatem i spróbujmy go jeszcze raz uruchomić, ale teraz zamiast tych opcji S i E dam na końcu opcję minus A. I zobaczymy, co teraz będzie. Teraz proszę zobaczyć, co się stało. Jak widać, kolejność tych opcji ma wielkie znaczenie. Teraz renderuje się elegancko klatka 50. Ciekaw jestem, czy będzie w tej klatce 50 widać to, co się na scenie wydarzyło. Już jest 51, więc mogę teraz chyba wejść do tego katalogu jeszcze raz. I zobaczymy, jak ona wygląda. Ciach, no rzeczywiście działa. Widać, że stało się coś straszliwego z tą małpką. Że trochę powiększę. Jak widać, spadła jakaś kulka niezbyt przyjemna w wyglądzie i tą małpkę rozkruszyła na kawałki. To, co zostaje tutaj, to jest szkło. W dodatku policzona jest taką fajną kaustyką, która jest, z tego co widzę, to nawet prawdziwą kaustyką. No i nawet nie ma wielkich szumów, bo jest jakiś tam clamping ustawiony. Dobra, tak to wygląda. A więc tutaj się spokojnie renderuje, zaraz będziemy mieli ostatnią klatkę. A więc jeszcze chwilę muszę poczekać. Ok, renderuje się ostatnia klatka. A więc widzimy, że w ten sposób można określić, co Blender ma robić dokładnie i w którym miejscu. I to, co jest sympatyczne, to to, że taki Blender może pracować dla nas nawet w tle. Dobra, mam tutaj te klatki. Jeżeli wszystkie wyświetlę, to one wyglądają w ten sposób. Tu jest od klatki 50 do 55. Tu są te pierwsze, a później jest jakaś zadyma. Teraz tak, gdybym się logował na jakąś maszynę, powiedzmy sobie, że jest to zdalny serwer, na którym mogę zarzucać zadania renderujące na pracowni komputerowej albo gdzieś na jakiejś rendej farmie, do której dostałem jakimś cudem dostęp po SSH, to wtedy zamknięcie takiego okna, jak wspomniałem, może zabić Blendera. I wtedy z pomocą przychodzi nam coś takiego jak screen. Screen to jest takie sprytne narzędzie linuxowe, które nazywa się po prostu screen. Bardzo fajne. Jeżeli napiszę screen i uruchomię, to wydaje się, że on wyczyścił mi ekran i nic więcej się nie stało. Dodatkowo u mnie w konfiguracji pojawia się jeszcze na dole taki pasek z nazwą komputera, z numerem otwartego terminala, basha, to jest akurat bash, i później jest jeszcze obciążenie maszyny, no i konkretna data i czas.
Tak jest zdefiniowany mój screen, ale ta definicja screena jest dosyć przykra i wygląda w ten sposób mniej więcej. To jest plik konfiguracyjny, który leży u mnie w katalogu, więc bez tego screena, po prostu bez tego pliku, nie mielibyśmy tego paska, ale cała reszta działałaby tak samo. Na dowód z tego wyjdę ze screena, wejdę do katalogu głównego, zmienię nazwę tego screenRC na screenRC na przykład disabled. Screen już teraz nie znajdzie tego pliczku i będzie musiał uruchomić się w domyślnej konfiguracji, która wygląda w ten sposób. Na początku, jak widać, pojawia się taki ekran z pomocą, który oczywiście mówi tylko o licencji, że coś tam, bla bla, nie trzeba tego czytać wcale. Jakieś dodatkowe opcje i możliwości są wypisane, ale na samym dole jest napisane wciśnij spację albo Enter, aby zakończyć. Co jest w sumie dziwne, ale zróbmy to. Wciskam spację i w tym momencie wszystko znikło. Wydaje się, że wszystko wróciło do normy i ten dziwny program zniknął. Ale w tym momencie, w całym tym terminalu, możemy robić co chcemy. Możemy pisać sobie lala na przykład, zupa i tak dalej. Wszystko działa. Natomiast jeden specjalny klawisz nagle się zmienia i to jest Ctrl-A. Jak wcisnę Ctrl-A i drugi raz Ctrl-A, to pojawia mi się taka informacja na samym dole jak No Other Window. Może to troszeczkę do góry podniosę, żeby było lepiej widać. O, tak to wygląda. A jeżeli wcisnę na przykład coś takiego jak Ctrl-A i później znak zapytania, to nagle widzę cały zestaw nowych poleceń w moim terminalu, które tak naprawdę ho-ho można zapodać. Wszystkie te polecenia są dostępne poprzez jeden specjalny klawisz, na przykład duże C, dwukropek, jakiś Ctrl i nawias klawiatowy albo Escape, jakaś literka H, literka Q duża i tak dalej. Wielkość ma znaczenie tutaj, dlatego są małe i duże litery czasami. Jeżeli wcisnę spację, to mam jeszcze kawałek informacji tego typu i później wychodzę z tej informacji. A więc Ctrl-A to jest klawisz specjalny. I teraz po tym klawiszu Ctrl-A mogę wpisać dowolny inny klawisz, aby uzyskać jakieś takie dziwne właśnie elementy. Na przykład teraz zrobiłem kopię terminala, także jego obrazek się pojawił, może ją pokażę. Tak wygląda. Nacisnąłem niechcący odpowiednie klawisze, które to robią. Ale jeżeli chcę w tym terminalu pracować, to mogę na przykład przejść teraz do katalogu z Blenderem, uruchomić tego Blendera, mogę Network, mogę dać teraz Blender minus B, dać ten plik minus A i on się będzie renderował. I teraz tak, jeżeli zamknę terminal, to w tym momencie mówiłem, że Blender uruchomiony w ten sposób również zostanie zamordowany. Ale nie tym razem, ponieważ teraz mamy działającego screena tutaj, który klawisz Ctrl-A nam ładnie przedefiniował. Ten screen to potrafi zrobić różne rzeczy tak naprawdę i jednym z jego fajnych zastosowań i cech jest właśnie ochrona tych programów, które uruchamiamy w terminalu, a które coś na terminal piszą. Jeżeli zablokuję terminal w jakiś sposób albo go zamknę, to taki program nie ma gdzie pisać, jest zabijany wtedy. Po prostu, zwyczajnie. W związku z tym teraz, jak pracuje tutaj screen, to ten screen uruchomił Blendera tak naprawdę i po zamknięciu terminala screen będzie działał nadal, pozwalając pracować Blenderowi. To się może wydawać skomplikowane dosyć, ale może być to jeszcze fajniejsze, ponieważ ja mogę taki terminal, który tutaj mam, wykorzystać do uruchomienia dwóch różnych sesji, a nie tylko jednej. Na przykład teraz w tym terminalu działa Bash. Okay? Działa Bash, wierzcie mi na słowo, że jest, ale mogę uruchomić w tym samym terminalu drugiego Basha przez wciśnięcie Ctrl-A, a później C. Mam teraz drugiego Basha i można się zastanawiać, gdzie się podział Blender. Trzeba w tym momencie pamiętać, że w tym jednym oknie mam działające dwie sesje i mogę się między nimi przełączać za pomocą Ctrl-A i spacja. Tak to działa. Ctrl-A i spacja. Jeżeli wcisnę Ctrl-A i Ctrl-A, to przeskakuję między dwiema sąsiednimi sesjami. Tak to działa. Jeżeli wcisnę Ctrl-A i D, to nagle bam, wyszedłem ze screena, wróciłem do zwykłego terminala. Nie ma już specjalnego działania klawisza Ctrl-A, wciskam go teraz, nie działa. Natomiast jeżeli napiszę sobie screen minus list, to widzę, że wewnątrz, gdzieś tam w pamięci maszyny, został zachomikowany jeden terminal, który jest teraz w stanie detached, czyli odłączony, i tam w środku niego siedzi Blender i sobie spokojnie dalej renderuje i myśli, że jest na otwartym terminalu. Tak to działa. Mogę teraz wciągnąć ten terminal z powrotem, pisząc screen minus R, i jeżeli jest jeden, to wystarczy, a jak jest ich więcej, to muszę podać fragment takiej nazwy, na przykład taki numerek. Proszę bardzo, bam, nagle wróciłem do swojego Blendera. Co ciekawe, mam nawet ten drugi terminal, w którym coś mogę sobie robić. OK, tak to działa. Jeżeli wcisnę Ctrl-A i na przykład duże S,
to dzielę w tym momencie swój terminal na pół i przez Ctrl A i Tab mogę przejść do tej dolnej części. A jeżeli wcisnę Ctrl A i spację, to przełączam się do kolejnego terminala, który teraz jest aktywny. Później Ctrl A i spacja i mam tam ten swój drugi. A więc w górnej części okna mogę widzieć, jak Blender renderuje, a w dolnej mogę sobie coś tam robić, spokojnie ustawiać, konfigurować i tak dalej. To wszystko spokojnie sobie elegancko działa. Także ogólnie rzecz biorąc, mam totalny i zupełny wypas oraz pełną kontrolę. A mogę w każdej chwili wcisnąć przecież Ctrl A i później D, aby odłączyć się od tego terminala. Mogę popracować troszeczkę, mogę porobić jakieś różne dziwne rzeczy, ok, i później mogę wrócić do tego terminala. U mnie to jest taki alias CSR, już z przyzwyczajenia go wpisałem, ale tak naprawdę się pisze screen-r, bam, i nagle jestem z powrotem. To jest mój Midnight Commander, a w drugim jakby wewnętrznym oknie działa Blender. Polecam bardzo uwadze i ten screen to jest w ogóle super sprawa, jeżeli go zdetaczuję teraz i przywrócę działanie tego mojego screen RC, to będę miał dodatkowo jeszcze informacje o tym, ile mam takich ekraników małych SR. Niestety on tej konfiguracji nie przeczytał tutaj, dlatego nie widzę na samym dole, ale nie szkodzi. Dobra, wychodzę teraz z tego przez Ctrl D, do tego Blendera zrobił aż 25 klatek. Mogę teraz go zakończyć, widać, że tyle obrazków powstało, mogę je teraz obejrzeć. Tak to wygląda. Tutaj gdzieś powinna być widoczna ta kulka, która spada. O, właśnie tutaj. Także widzimy tutaj moment tuż podczas tego uderzenia. Jeszcze jeden kroczek i nagle bach, całe szkło roztrzaskało się w kawałki. I tutaj się rozpada, ponieważ to jest taka prawdziwa eksplozja. Tak naprawdę tutaj jest jeden obiekt, który jest idealnie czysty, a tutaj jest obiekt, który jest zbudowany z odłamków już. I te odłamki dostają nagle dość sporą siłę, ponieważ były tak blisko siebie, że się nieco rozpychały. No taki typowe zastosowanie cel fracture, nic nadzwyczajnego. W dodatku nie ma żadnego motion blur, więc to wszystko wygląda tak krystalicznie czysto i przydałoby się troszeczkę jeszcze odszumić. Dobra, ale nieważne, mówię o czymś innym. Tak więc teraz możemy wiedzieć, jak uruchamiać Blendera w taki normalny sposób. Więc weźmy, wywalmy sobie te obrazki. Procedura jest taka. Logujemy się na maszynę. Ja się zaloguję na localhosta na przykład. No akurat widać, że localhosta, loca hosta nie ma, ale localhost jest. Loguje się na localhosta przez SSH, to jest takie bezpieczne połączenie i wyobraźmy sobie, że localhost to jest jakaś zdalna maszyna. Podaję, że tak, zapamiętać credentials, podaję swoje hasło, jeżeli mam tam konto i odbywa się logowanie. Zalogowałem się. Teraz wchodzę do katalogu, w którym prowadzę swoje obliczenia, który na przykład może wyglądać w ten sposób i uruchamiam screena. Tutaj mam ten swój pliczek. Jak widać, tutaj jest jakiś screen zaataczowany, więc z niego musiałbym wyjść. No tak. O, teraz. Teraz loguję się na localhosta, podaję swoje hasło. Zobaczcie, że za drugim razem już nie musiałem pisać, że akceptuję klucze i tak dalej. Teraz wchodzę do katalogu, gdzie jest mój Blender. Weźmy sobie projekty, network. Dobra, tutaj mam swój plik przeznaczony do renderowania i w tym miejscu uruchamiam sobie screena. Screen, bam. Screen się uruchomił. Widzę teraz, że mam tylko jedną sesję. Jest to sesja nazywana numerkiem 0, czyli bash, czyli Ctrl A i 0 na klawiaturze powinno się przełączyć do tego okna. Ctrl A i C wstawia mi kolejne takie okienko. Ctrl AA albo Ctrl A spacja przełącza mi pomiędzy tymi dwoma oknami. Jak widać, tutaj na dole się jedno z nich zawsze wybiera. Ok, tak to działa. Teraz, jak już jestem w tym miejscu, mam uruchomionego screena, piszę sobie Blender minus B, podaję ten plik minus A i Enter. I teraz to się będzie renderować. Ja mogę sobie w tym czasie w drugim okienku patrzeć, jak to przebiega. Tutaj na razie się jeszcze nic nie dzieje, ale zaraz się skończy render pierwszej klatki. Myślę, że jeszcze troszkę, bo tutaj to musi dojść do tych 128. Także jeszcze tutaj nic nie ma. O, już się pojawiły jakieś obrazki. Więc widzę sobie w jednym oknie, jak przebiega proces renderowania, a w drugim widzę sam log, który jest wypisywany przez Blendera. Mam dwa terminale otwarte. To jest bardzo wygodne i bardzo sprytne. Tak to wygląda. I jeżeli chcę odejść z tego serwera, mogę się wylogować, więc na początku zamykam screena przez Ctrl A i D, więc on robi operację detach i teraz już normalnie z tej maszyny mogę się wylogować i wrócić gdzieś tam. Natomiast to będzie się dalej gdzieś tam spokojnie renderowało, aż się całe wyrenderuje. W związku z tym w ten sposób polega taka najprostsza wersja pracy zdalnej na maszynach linuxowych, tam gdzie chcę zapuścić obliczenia blenderowe, a później na tej maszynie nie siedzieć, tylko się z niej wylogować. Jeżeli miałbym gdzieś komputer w pracy na przykład z Linuxem, mogę na nim puścić taki render w ten sposób zdalnie, a później spokojnie w domu cieszyć się tym, że moja maszyna nie jest obciążona, a tam gdzieś w pracy się tłuką maszyny do późnej nocy.
No i liczą dla mnie to, co im kazałem wyrenderować. Tak to wygląda. Dobra, mam nadzieję, że po tym nieco chaotycznym wstępie będziecie mniej więcej trochę ogarniać, jak można pracować zdalnie. Może się to komuś przyda do zbudowania własnej render farmy albo jakichś takich chałupniczych rozwiązań, które troszeczkę przyspieszą renderowanie, bo jak wiemy, to jest proces, który daje się we znaki długością czasu swojego trwania. No także cóż, dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Przyjemnego linuksowania w konsoli.